Cześć wszystkim, ja jestem Faga, to jest taki luźniejszy odcinek, trochę takie w sumie pogadanki bardziej, więc jak ktoś nie jest zainteresowany, to może wyjść, jakby droga wolna. Nie no, ale ogólnie trochę sobie tutaj pogadamy, trochę jakby, ja pogadam, przepraszam, trochę pogadam, a przy okazji tak trochę w sumie podsumujemy sobie nieco ten rok cały, bo myślę, że skoro zbliża się powoli nowy rok, to fajnie byłoby sobie jakoś to właśnie wszystko podsumować. No więc tak, zbliża się koniec tego roku. Roku, który był dla mnie w sumie bardzo udany, muszę przyznać szczerze powiedziawszy. Myślę, że nie tylko dla mnie, myślę, że tak samo dla innych członków IceSquadu był on bardzo udany. Zwłaszcza dla mnie i dla Dema, bo my właśnie najbardziej tutaj poszliśmy w górę na YouTubie. Oczywiście bywały momenty lepsze, tak, bywały momenty samo gorsze, chociażby na przykład spina między mną a Demem po mistrzostwach Minecrafta. Na szczęście od długiego czasu między mną a nim jest już wszystko ok. I dalej właśnie razem gdzieś tam prowadzimy ten IceSquad, także pozdro Demo. I tak a propos Dema, właśnie razem z nim powoli dobijamy sobie 1000 subów, więc jeśli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje naszych kanałów, to będzie nam bardzo miło, jeśli to zrobicie. Nie zmuszam oczywiście, ale po prostu będzie nam wtedy miło na serduszku, gdy zobaczymy, że coraz bliżej jesteśmy tego 1000, bo nie ukrywam, że to jest, będzie to wtedy duże osiągnięcie zarówno dla mnie, jak i dla Dema. No i mam nadzieję, że już jakby po tym 1000 to się jeszcze bardziej rozwinie. Co do tego roku, uważam ten rok za taki w sumie przełomowy, zarówno pod względem historii mojego kanału, jak i rozwoju ogólnego tego kanału. Stworzyłem masę fajnego kontentu, poznałem dużo fajnych ludzi, zrobiłem łącznie dużo streamów. Później wiadomo oczywiście zaczęły wlatywać shortsy w dużej ilości. No ale niestety tak YouTube działa, że trzeba jednak gdzieś tam w pewnym stopniu podążać za trendami. No i właśnie my akurat to wszyscy akurat robimy, tak, z IceSquadu. I właściwie bez IceSquadu dużej części tego kontentu by nie było, jakby nie patrzeć, bo właśnie to głównie na IceSquadzie się ten jakby content opierał. Właściwie sobie gdzieś tam właśnie graliśmy razem często na streamach czy coś z osobami z IceSquadu. Więc chciałbym właśnie podziękować tutaj z miejsca całej ekipie za to, że właśnie razem spędzaliśmy ten czas, że razem sobie graliśmy, tworzyliśmy ten content i dobrze się bawiliśmy. W sumie zawsze marzyłem, że mieć taką ekipę i jakby nie patrzeć właśnie mam już taką ekipę, więc dziękuję wam wszystkim. Jak wiecie bądź nie, ja do IceSquadu dołączyłem oficjalnie. Mówiąc oczywiście oficjalnie, mam na myśli wtedy, kiedy pojawił się oficjalnie materiał na YouTubie potwierdzający to, że jestem członkiem IceSquadu. Ten materiał pojawił się 3 marca, więc no 9 miesięcy temu jakoś to było, więc naprawdę już dosyć sporo. No i w sumie tak szczerze powiedziawszy wielkimi krokami lecimy do naszego jakby pierwszego roku, tak? Od momentu powstania IceSquadu. I ja szczerze no mega się nie mogę doczekać tego momentu. Będzie on dla mnie bardzo wyjątkowy. To też po części pokaże, że nie jesteśmy jakąś taką losową ekipą, która nie jest w stanie wytrzymać kilka miesięcy, tylko właśnie, że faktycznie razem się dobrze bawimy, tworzymy przy tym wspólny content. No i że jesteśmy po prostu zgraną ekipą, tak, jakby czasami się oczywiście zdarzają jakieś takie pojedyncze kłótnie, tak, i tak dalej, ale staramy się oczywiście sobie radzić i się oczywiście między sobą godzić, no bo wiadomo, że takie bezsensowne kłótnie, no to są, wiadomo, no bez sensu, jak już powiedziałem zresztą, że są bezsensowne. Na szczęście my dziećmi nie jesteśmy, tak, jakby co było, to było. Staramy się unikać tych spin i tak dalej. Więc tak krótko podsumowując ten rok, uważam go za mega udany, udało mi się trochę ten kanał rozwinąć, może nawet trochę bardzo w sumie, ale mam nadzieję, że rok 2022 będzie jeszcze lepszy i że to właśnie w następnym roku mój kanał zacznie coraz szybciej się rozwijać i coraz szybciej piąć w górę po kolejnych szczeblach, łamiąc kolejne granice subów, jakie są przede mną. Jakie mam plany co do kontentu na następny rok? Oczywiście będzie głównie Minecraft, jakieś serie związane właśnie z Minecraftem. Postaram się zrobić dużo kontentu z IceSquadem, bo wiem, że to lubicie i że lubicie naszą całą ekipę. Może pojawi się coś innego na kanale, chociażby na przykład Terraria, między innymi ze Stillerkiem, więc też go pozdrawiam bardzo serdecznie. Klasycznie będą oczywiście streamy, będzie ich oczywiście dużo. Tutaj mam nadzieję, że będzie ich więcej niż w tym roku, mimo że w tym roku było ich naprawdę sporo, tak w sumie zliczając to śmiało mogę powiedzieć, że tych streamów było około 200, nawet bym powiedział, tak szczerze mówiąc w tym momencie. Mam nadzieję, że w końcu też doczekam się światłowodu, który jest mi obiecany od 2 lat, co wątpię. Pozwoliłoby mi to oczywiście dawać wam content w jak najlepszej jakości, czego bardzo pragnę i na co bardzo liczę. Bo właśnie chcę, aby wam się to wszystko przyjemnie oglądało, tak? To jest dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne. No i tak jeszcze kończąc, chciałem wam wszystkim podziękować za to, że właśnie jesteście ze mną, że mnie wspieracie. No i mam nadzieję, że razem gdzieś tam będziemy się piąć w górę z tym kanałem. No i co? Widzimy się za rok, aż chcę się powiedzieć tak naprawdę. Nie no, widzimy się oczywiście w nowym roku. Z nową dawką energii, z nowym kontentem. I cóż, miłego, wesołego nowego roku, tak właściwie. Tak to się mówi. No nic. Bye.